rozwój ekonomii ekologicznej, zwanej również ekonomią zrównoważonego rozwoju. Ekonomia ekologiczna reprezentuje pogląd, że Ziemia jest zamkniętym systemem termodynamicznym i nieprzystającym materialnie, dla którego gospodarka stanowi podsystem. Implikuje to istnienie granic korzystania z zasobów. Przez to możemy rozumieć ograniczenia związane z naturalnym jakby cyklem regeneracji planety. Czyli my nie możemy na przykład wyciąć wszystkich drzew na świecie, bo po prostu w pewnym momencie ilość tlenu sprawi, że my nie będziemy w stanie na planecie żyć i funkcjonować. Więc jest jakoby pewna ilość właśnie tych materiałów, które my możemy wziąć z natury, ale jest ona jednak ograniczona. Więc nasza gospodarka według tej ideologii powinna być jakby podsystemem, który jest jakby poniżej tych naturalnych cyklów, które dzieją się na naszej planecie. Oczywiście my możemy to troszkę w to trochę ingerować, bo my na przykład możemy samodzielnie wsadzić te drzewa i oczywiście takie rzeczy też robimy, ale no niestety nie wszystkie materiały, które Ziemia nam dostarcza, my jesteśmy w stanie na nowo jakby zasadzić, tak? Nie możemy zasadzić ropy na przykład, albo gazu, albo jakichś metali itd., itd. Na szczęście za to możemy pobierać energię z kosmosu. Tak, i nie mówię tutaj o szalonych ludziach z internetu, tylko na przykład o panelach słonecznych. Możemy pobierać energię ze Słońca. Możemy też wylecieć poza naszą planetę. To może brzmieć troszkę jak science fiction, ale możemy tak naprawdę niektóre materiały zbierać na przykład z naszego Księżyca. I już takie osoby jak na przykład Jeff Bezos myślą nad tym. Oni oczywiście są aktualnie na etapie wystrzeliwania rakiet, które mają zdolności transportu materiałów. No ale wspominał on już w niektórych wywiadach właśnie o tym, że na Księżycu po prostu są materiały, które można wydobywać i możliwe, że w niedalekiej przyszłości będzie to właśnie rentowne. Ekonomia ekologiczna dąży do stworzenia zrównoważonego systemu społecznego wysoką jakością życia wszystkich mieszkańców. Więc jak zapewne zauważyliście, w rozwiniętych gospodarkach zwiększa się różnica między bogatymi a resztą społeczeństwa. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo mocno widoczne, no ale też na całym świecie, bo top 1% najbogatszych ludzi posiada tam powyżej 90% wszystkich pieniędzy, które są dostępne na świecie. Więc to rozłożenie jest bardzo nierówne i to jest ze względu na podstawowy mechanizm jakby kapitalizmu i zarządzania po prostu finansami. Mamy bardzo dużą grupę ludzi, większość społeczeństwa, która nie zna się na finansach. No, nie jest to po prostu uczone w szkole. Masz po prostu być dobrym pracownikiem, mieć jakiś zawód i zarabiać sobie na życie. Podczas gdy istnieją też ludzie bogaci, którzy podchodzą troszkę inaczej do kwestii zarabiania pieniędzy, ponieważ potrafią oni je pomnażać. I mogą pomnażać te pieniądze tak naprawdę w nieskończoność. Dodatkowo istnieje coś takiego jak procent składany. Czyli jeżeli oni na przykład są w stanie pomnażać swoje pieniądze w tempie 10% w skali roku, to jeżeli mają na przykład 100 milionów, to w pierwszy rok dostaną z tego 10 milionów. Ale w następny to będzie już 10% ze 110 milionów, czyli 11. I to tempo wzrostu będzie tylko i wyłącznie przyspieszać. Więc oni się będą coraz szybciej oddalać od reszty społeczeństwa, która nie inwestuje, nie pomnaża swojego kapitału, tylko i wyłącznie chodzi do pracy, gdzie zarabia stałą, jakby liniową pensję co miesiąc. Następnie analiza tak skomplikowanych systemów jak natura na planecie Ziemia jest trudna i w wielu przypadkach nieuchwytna. To wskazuje na dodatkową ostrożność, szczególnie, że niektóre akcje są nieodwracalne. Więc tutaj ekonomia zrównoważonego rozwoju mówi o tym, że natura i wszystkie procesy, w które my ingerujemy jako ludzkość, są tak skomplikowane do analizy, że praktycznie nie da się wszystkiego z dużą pewnością
przewidzieć. Więc my też nie wiemy, na ile na przykład to, że my wydobywamy tyle ropy, produkujemy tyle gazów i śmieci, wpłynie na naszą egzystencję za 10, 20, 30 czy 100 lat. Więc wskazuje się tutaj właśnie dodatkową ostrożność, szczególnie, że niektóre akcje są nieodwracalne. Jeżeli my na przykład wytniemy drzewa, no to możemy je na nowo posadzić, ale jeżeli na przykład wyprodukujemy bilion plastikowych śmieci, no to już może być problem. Albo na przykład jeżeli wybuchnie jakaś elektrownia atomowa i nie uda nam się na przykład zakopać albo jakoś zabezpieczyć tego radioaktywnego rdzenia, no to możemy doprowadzić do wielkich katastrof, na przykład taka ciekawostka przy wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Jeżeli nie udałoby im się zabezpieczyć tego rdzenia i ten rdzeń dostałby się do lokalnej wody, to połowa Niemiec byłaby nie do zamieszkania przez ludzi przez następne 120 lat. Więc są to poważne konsekwencje, ale też, żeby aż tak bardzo nie atakować elektrowni atomowych i tej technologii, chciałbym zauważyć, że wszystkie inne formy pozyskiwania energii prowadzą do większej ilości śmierci niż elektrownia atomowa, ale przez ludzkość jest ona odbierana jako bardziej ryzykowna ze względu na to, w jaki sposób nasz mózg po prostu odbiera te mało prawdopodobne zdarzenia, ale o wysokich konsekwencjach. Więc na przykład ludzkość bardziej się będzie bała przechodzić przez jezdnię, bo mamy mało prawdopodobne zdarzenie tego, że jakiś samochód nas potrąci, niż na przykład tego, że będziemy się niezdrowo odżywiać każdego dnia. Mimo że niezdrowa dieta ma większe prawdopodobieństwo, że właśnie z tego względu wcześniej umrzemy, niż ze względu na przykład wypadek samochodowy. Albo na przykład lot samolotem. Myślę, że to jest jeszcze lepszy przykład, ponieważ samolotem latamy jednak rzadziej, a dużo osób się tego boi o wiele bardziej niż na przykład zwracając uwagę na swoją dietę. Ekonomia ekologiczna podkreśla również potrzeby aktywnych, a nie tylko regulujących instytucji i działań politycznych. Więc ona będzie namawiać nas do aktywnego ratowania klimatu, tak? Czyli akcji, które mają na celu polepszenie na przykład środowiska, polepszenie ekosystemu, polepszenie jakości powietrza, jakości wód, a nie tylko działania, które mają zaprzestać pogarszeniu. Więc ona tutaj dąży do powrotu do lepszej jakości życia, powiedzmy. Następnie chciałbym zwrócić również uwagę na kilku prekursorów ekonomii zrównoważonego rozwoju, mimo że może nie do końca oni wiedzieli, że są takimi właśnie prekursorami, że nie wychodzili do końca z takiego założenia, ale pierwszą taką grupą są fizjokraci. Jest to taka myśl ekonomiczna z Francji. Oni odkryli, że Ziemia daje możliwość nieskończonego praktycznie pomnażania swoich dóbr. Więc my wsadzamy małe nasionko i wyrasta nam z tego roślina. Pomnożyliśmy swoje nasionko, teraz mamy 100 nasionek. No i oni zrozumieli, że mogą właśnie wykorzystać Ziemię, ten naturalny proces, to w jaki sposób po prostu działa, funkcjonuje przyroda, aby uprawiać tą Ziemię i pomnażać nieskończoność swoje bogactwa. I da się to zrobić w taki sposób, żeby tej Ziemi nie niszczyć. Aktualnie używa się bardzo dużo nawozów, które zabijają jakby naturalną florę bakteryjną, która jest w podłożu. Więc te bardzo efektywne techniki uprawy, które mamy teraz, które dają o wiele więcej zysków, no niestety nie pozwalają do końca w nieskończoność pomnażać tych dóbr, ale jesteśmy w stanie również tak używać ziemi, na przykład poprzez stosowanie czegoś takiego jak ugór, że po prostu ziemia odpoczywa i nic się tam nie sadzi, albo sadzenie w odpowiednich roślin, tak żeby jak najlepiej używać surowców, które są w ziemi. Wiem, że też można łączyć różne rośliny, sadzić koło siebie, żeby lepiej wykorzystywały surowce odżywcze, które są w glebie. Wiem, że też niektórych gatunków roślin nie powinno się obok siebie sadzić z tego powodu. Więc jest to też takie
taka trochę myśl, która nawiązuje właśnie do tej ekonomii zrównoważonego rozwoju, gdzie my wykorzystujemy jakby ten naturalny cykl przyrody i łączymy się jako taki beneficjent właśnie z tego naturalnego cyklu. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o Karolu Marksie. Tak, to jest ten pan od komunizmu, ale tutaj chciałbym powiedzieć bardziej jakby o jego badaniach naukowych nad ekonomią. Więc on przeanalizował ogólnie wszystko, co się dało, wszystkie dokumenty, jakie tylko mógł dostać z Wielkiej Brytanii. I on doszedł właśnie do wniosku, że kapitał ma to do siebie, że po prostu można go w nieskończoność pomnażyć, tak jak już mówiłem. I to będzie prowadzić w dłuższym horyzoncie czasu do dużych dysproporcji pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi. Jeżeli zobaczycie na przykład też na to, w jaki sposób jest sformatowany nasz system szkolnictwa, który można powiedzieć, że zapoczątkował się w epoce industrialnej, on nie uczy nas za dużo o pieniądzach, co najwyżej możemy dostać takie informacje, abyśmy oszczędzali i tyle, ale nie uczy nas on w żaden sposób, w jaki możemy te pieniądze na przykład pomnażać, mimo że w dzisiejszym świecie normalne jest to, że istnieją jednostki, które zarabiają właśnie zysków kapitałowych i nie pracują na przykład w ogóle. Nawet ktoś inny może zarządzać tym ich kapitałem, jakiś bank. Oni sobie mogą całe życie odpoczywać i nic nie robić. To by było na tyle. Tak, jeszcze podsumowując, dużo osób może troszkę emocjonalnie podchodzi do tej całej ekonomii ekologicznej i do tego zrównoważonego rozwoju i nie lubi na przykład tego, że Unia zabrania jakichś na przykład słodkich napojów, dokłada dodatkowe akcyzy albo opłaty za emisję gazów, albo elektryczne samochody i tak dalej, i tak dalej. Nie powiem, że wszystkie działania, które ona robi, są oczywiście dobre. Nie mówię też, że wystarczy, żeby tylko i wyłącznie Unia Europejska na przykład wprowadziła takie restrykcje na ochronę środowiska, ochronę naszego powietrza, ochronę naszej wody, no bo jednak dużo zanieczyszczeń wędruje tak naprawdę z krajów trzeciego świata i producentów takich jak Chiny czy Indie, ale musimy zwrócić uwagę na to też, że oni produkują przedmioty na nasz rynek, czyli nasz kapitał, ludzie z naszego kraju, ci bogacze, którzy nie chodzą do pracy, tylko zarabiają, pomnażają pieniądze właśnie inwestując, to oni najczęściej po prostu wykorzystują fabryki nie lokalne, tylko tańsze fabryki w Chinach. Jak wszystkie produkty, marki, markowe, Adidasy, Nike, ciuchy w sklepie, nawet dużo jedzenia nie jest z naszego terytorium, bo po prostu im się bardziej opłaca po mniejszych kosztach zamówić to z zagranicy. Więc to nie jest tak też, że oni produkują wszystkie złe spaliny, toksyny, zanieczyszczają wodę i powietrze, bo okej, to się dzieje jakby u nich, ale to się dzieje na zlecenie nas, czyli ludzi z krajów bardziej rozwiniętych, no bo tu po prostu my mamy większy kapitał i my jesteśmy w stanie więcej produkować tak naprawdę. Mimo że produkujemy to u nich, to jednak to są rzeczy, które idą na nasz rynek. No i oczywiście nie zapomnijmy o tym, że istnieją takie firmy, które bardzo mocno zanieczyszczają nasze środowisko i myślę, że warto byłoby przynajmniej trochę bardziej regulować je, żeby nie robiły bardzo dziwnych rzeczy. Możecie poczytać na przykład o firmach, które produkują ropę. Tam jest oczywiście dużo różnych dziwnych sytuacji. O firmach, które na przykład produkują ubrania. Na przykład chyba H&M. Tak mi się wydaje, że ta firma miała podpisaną umowę z jakimś tam lokalnym, powiedzmy, prezydentem, który pozwalał im po prostu wyrzucać wszystkie zużyte, nie zużyte, tylko ciuchy, które się nie sprzedały, na ich lokalną pustynię. Więc oni zamiast obniżać ceny na przykład po sezonie, to żeby nie kreować dodatkowego, no żeby po prostu nie dawać ludziom możliwości kupna tych rzeczy taniej, no to uznali, że okej, nie będziemy tego trzymać w magazynach, bo nam się to nie opłaca, wyrzucimy to wszystko na pustynię i tyle. Więc są naprawdę dziwne
dziwne rzeczy, które się dzieją. I myślę, że warto byłoby jednak zaprzestać wyrzucania nowych ciuchów na pustynię i jednak pewna kontrola ze strony państwa, czy na przykład takich organów jak Unia Europejska, byłaby efektywna, z tym, żeby po prostu polepszyć jakość życia nas wszystkich. I wiem, że część z tych rzeczy może być dotkliwa i możemy się z tym nie zgadzać, no ale jest to dopiero, można powiedzieć, że początek takiej myśli i pójście w tym kierunku jest zdecydowanie lepsze w długim horyzoncie czasowym.